Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość o XPL. Dzisiaj naszym gościem jest mistrz obrazu i mistrz słowa, jak zdążyłem się przed chwileczką przekonać. Pan Dariusz Orszulik. Witam serdecznie, dziękuję, że panowie zaszczycili mnie swoją obecnością. To my jesteśmy zaszczyceni. Przede wszystkim tak, ja będę pana czasami dyscyplinował czasowo. Jasne. Będę takim strażnikiem czasu. Czy tutaj z tej ściany jest jakiś obraz, który jest pana ulubionym, albo ma pan jakiś sentyment do jakiegoś obrazu tutaj w tym pokoju, w którym jesteśmy? Bo oczywiście jest jeszcze pracownia i tak dalej, ale czy ma pan jakiś swój ulubiony obraz? Myślę, że każdy z obrazów zawiera w sobie jakiś ładunek emocjonalny, który przeniosłem na tę pracę. Każdy z nich jest inny. O każdym można by coś opowiedzieć w paru słowach. Przede wszystkim pokazuje piękno naszego kraju, w jego różnorodnej formie. A tam nawet trochę takiej Olzy jest. Kolorytu. Czy nie? To jest Zakole, no może być i Olza. Jest to rzeka namalowana gdzieś, którą mam w swoich wspomnieniach malarskich. Nie potrafię teraz odtworzyć, czy była to Olza, czy fragment Wisły gdzieś w okolicach Ustronia, ale jest to nasza cieszyńska rzeka, która właśnie pokazuje piękno jesiennych drzew odbijających się w wodzie. I pan to piękno naszego regionu pokazuje też w niektórych obrazach. Oprócz tego był pan kiedyś w Skoczowie, był pan w Zakopanem, a teraz jest pan w Cieszynie. I tutaj zamierza pan zostać trochę dłużej, tak? Cieszyn jest moim miastem rodzinnym, ukochanym miastem, gdzie się dobrze mieszka, gdzie są wspaniali ludzie, z którymi współpracuję, z którymi się spotykam, z którymi działam. Jest taką przestrzenią jakby obdarowaną łaskawie przez los. Miasto na wzgórzach, miasto wśród zieleni, płynie piękna Olza. Oszczędzona trochę przez historię. Oszczędzona trochę przez historię. Jest ważna ta różnokulturowość, która zawsze tutaj miała miejsce, różnych narodów, różnych wyznań. I co ciekawe, w porównaniu z dramatycznymi losami innych regionów Europy, zawsze pokojowo mniej więcej to tutaj ludzie współistnieli ze sobą. I to się odczuwa, kiedy chodzę, teraz troszeczkę miałem mniej czasu, bo opiekowałem się mamą, ale mam nadzieję, że wrócę do tego. Kiedy chodzę po ziemi cieszyńskiej, po Beskidach, zawsze spotykam się z taką życzliwością, z taką otwartością, chęcią do opowiadania, wśród oczywiście starszych ludzi. I jest to piękne, jest to właśnie cenne dla tego regionu, że ludzie są otwarci, chętni do rozmowy i jak to mówią po cieszyńsku, choćby fazol kosztował milion, sranda musi być. Sranda musi być. Sztuka też musi być u pana w życiu. Mówiąc dla tych, którzy by tego nie zrozumieli, choćby była taka bieda, że jedno ziarnko fasoli by kosztowało $1 000 000, ludzie będą się cieszyć, śmiać się i ze sobą jakoś umieć współżyć. Pan chyba też umie ze sobą współżyć w takim znaczeniu. Jest pan pogodzony ze światem, ze sobą, ze swoją twórczością. Tak mi się wydaje. Takie dobra, pozytywna energia od pana bije i nie jest to jakieś takie wyświechtane hasło, tylko tak czuję. Myślę, że wynika to z tego, że mam już 61 lat i jestem na takim etapie, kiedy bardziej obserwuję, niż wchodzę w jakieś dynamiczne relacje kłócenia się z rzeczywistością. Rzeczywistość jest, ta, którą postrzegamy, która nie istnieje, ale również gdzieś tam jest, jak choćby te anioły, które maluję. I stałem się raczej takim refleksyjnym obserwatorem zdarzeń, rzeczy. Może nie jest to rezygnacja, ale raczej akceptacja, że każdy ma prawo do wyrażania siebie, bo nawet narzucanie komuś jakichś poglądów już jest przemocą, prawda? Więc jeżeli ktoś ma ochotę na takie czy inne zachowanie, jak najbardziej. A ja po prostu na to patrzę. Jeśli jest to ciekawe, namaluję. Właśnie, obserwuje pan rzeczywistość i ją umieszcza na płótnie. Bo to głównie jest płótno, tak, prawda? Tak, głównie płótno. To jest technika akrylu. Tutaj za nami mamy... Proszę nie wstawać, bo spokojnie tak. Będziemy to wszystko pokazywać jakoś kamerą. Jeszcze jest akwarela. Aha, dobrze. Właśnie za panem. A jak pan pracuje? Proszę zdradzić takie tajniki warsztatu i... Wstaje pan co, o godzinie 6 rano i zabiera pan się za malowanie, czy jak to wygląda w praktyce? Bycie malarzem jest tak zwanym wolnym zawodem. Wolny zawód ma swoje dobre i złe strony, bo z jednej strony pozwala na tak zwaną swobodę, a zarazem samemu trzeba sobie narzucić dyscyplinę. Mhm. Tu jest właśnie ten trudny moment. Często trzeba czekać na moment, kiedy przyjdzie to natchnienie. Natchnienie, które inspiruje do namalowania. To może być obraz w czasie spaceru, to może być spotkanie, być może po naszym dzisiejszym spotkaniu również stworzę jakiś obraz. Może to być karykatura moja. Może to być karykatura. Świetnie. Jak najbardziej, bo również zajmuję się karykaturą, którą robię na wesoło, bo staram się uchwycić takie właśnie te cechy w formie żartobliwej, nie złośliwej, ale żartobliwej. Sporo obrazów jest takich abstrakcyjnych, które jak powiedzmy tutaj... Mhm. Ale są optymistyczne. Są, myślę, że tak, bo one miały w sobie taką energię radości, pozytywnego czegoś, co chciałem przedstawić. Są jeszcze obrazy, jak tutaj jest pokazany obraz żaglowiec płynący w wszechświecie. To jest tak zwane malarstwo surrealistyczne, które gdzieś tam kiedyś wymyślił chyba jako prekursor Salvador Dali. Mhm. Tak, płonąca żyrafa, czyli tak jakby rzeczy, które no istnieją, ale w kontekście ze sobą są nierealne. Mhm. Mamy często marzenia senne, czy jakieś takie przewidzenia, które są na pograniczu jawy i snu, i lubię tego typu właśnie też malarstwo, które przedstawia tego typu rzeczy. Ale widzę, że na przykład nie idzie Pan w poetykę obrazów Beksińskiego, gdzie są dość pesymistyczne, smutne wizje, ciemne. Raczej wszystko jest utrzymane w takim radosnym nastroju. Beksiński miał... chciał jakby rozwiązać, z tego co słyszałem, jak się wypowiadał, chciał jakby przedstawić tą tajemnicę życia i śmierci, prawda, że każda forma, która żyje i tak gdzieś kiedyś umrze, i w jego obrazach dominuje właśnie ten moment przemijania, śmierci, tej ciemnej strony, który kończy się śmiercią. Ja podchodzę troszeczkę inaczej do naszej rzeczywistości, którą traktuję jako wiecznie żywą. Ona się zmienia, ale jest stale żywa, więc powiedzmy mistrz Beksiński, no bo trzeba tutaj z pewnym szacunkiem oddać mu, że był rzeczywiście mistrzem, jeżeli chodzi o sztukę, o rzemiosło, malarstwo, bo to jego rzeczy były perfekcyjne. Ja jednak staram się więcej radości pokazać w swoich obrazach, aczkolwiek tak jak tutaj za panem redaktorem są obrazy stonowane, pokazujące nasze takie powiedzmy listopadowe szarugi, mgły, ten nasz las też ma tu swój urok, ale nie wynika to z jakiej manifestacji treści pewnej negacji radosnej wiosny, tylko pokazania, że nasza rzeczywistość w przyrodzie jest właśnie i zimowa, i wiosenna, i jesienna, i letnia. Myślę, że jest to urok polski, bo jak tak spojrzymy, ja akurat nie byłem w Afryce, ale jak patrzę w telewizji, kiedy oni tam mają tą porę taką typowo suchą i typowo później mokrą, to rzeczywiście żyjemy w pięknym rejonie świata, gdzie przyroda co chwilę nam zmienia swoje kolory. Tak, i to urozmaicenie powoduje, że też jest ciekawie. No, dla nas tutaj myślę, inspirujące malarsko, no i w sensie życia, że mamy fajny rejon do mieszkania. Czyli można powiedzieć, że życie w Polsce pod względem geograficznym, klimatycznym Pana inspiruje, trochę tak, też region. Jest jakimś takim rodzajem uprzywilejowania w dzisiejszych czasach, że mamy tutaj tą możliwość obserwowania tej zmiany. One się powtarzają. W Cieszynie mamy jeszcze możliwość obserwowania takich zmian, jak powiedzmy kwitnące magnolie, które są typowe. Pojawiły się też krokusy. Teraz... I dobrze, że Pan opisuje tę rzeczywistość naszą regionu. Tak, regionu. To... Bo rzadkie to jest wśród artystów. Nie chciałbym tutaj wymieniać te wszystkie zmiany, które następują, ale to, że praktycznie co miesiąc, co dwa ten pejzaż nasz się zmienia, to dla mnie malarza jest to inspirujące i wtedy mogę tworzyć nowe dzieła. To zadam Panu takie przedostatnie pytanie. Czym dla Pana jest twórczość? Ucieczką od rzeczywistości, czy czymś innym? Odpowiedziałbym w ten sposób na to pytanie. Wszystko nie jest malarstwem, ale dla mnie malarstwo jest wszystkim. I myślę, że to, że wstaję i chcę malować, mam taką potrzebę wewnętrzną, robię to lepiej lub gorzej, mówię to z pokorą, ale najważniejszą jest rzeczą, że mam tą potrzebę malowania i to czyni mnie malarzem. Taka jest chyba odpowiedź właśnie na to pytanie. A o czym malarz marzy? Ostatnie pytanie. Malarz marzy o tym, żeby namalować następny obraz. Kiedy kończę obraz, ten, który właśnie teraz maluję, a maluję rotundę na wzgórzu Cieszyńskim. A będziemy mogli później przejść i zobaczyć? Zapraszam serdecznie. Mogę nawet Państwu, Panom pokazać parę pociągnięć pędzlem. Już będę malował następne obrazy. Będą to anioły, które będę malował do sióstr Elżbietanek, bo tak sobie poprosiły mnie o taką usługę do kaplicy, więc już o tym myślę i jest to takie marzenie następnych obrazów. Natomiast myślę, że gdzieś każdy artysta marzy o tym, żeby no, stworzyć coś niezwykłego, coś takiego, co będzie można powiedzieć, ach, udało mi się przekroczyć pewną barierę własnych możliwości. Nie chciałbym, tego nazwać jeszcze geniuszem, no nie ukrywajmy, prawda, geniusze się rodzą raz na parę miliardów ludzi, tak jak powiedzmy Van Gogh, Cezanne, Picasso i inni, ale jest coś takiego, mówię to z taką pokorą i z dystansem, że czasami udaje się przekroczyć własne możliwości, skoczyć wyżej niż się skacze codziennie. I tego Panu życzę, tego skakania wyżej niż się skacze codziennie. A propos różnych rzeczy, ja na przykład będąc w Gdańsku słyszałem o Panu, Pan ponoć ratuje ludzi z opresji, z rzeki. Tak, ale to może jest temat na inną rozmowę. Ja przejdę jeszcze z Panem do, jeżeli Pan pozwoli, do pracowni. Zapraszam. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć, czy tutaj ludzie mogą przyjść zobaczyć te wszystkie obrazy, które my widzimy, czy to jest zamknięta przestrzeń, tylko dostępna dla nas? Galeria, która nazywa się Galeria Dar Marii, powstała z połączenia dwóch imion Dariusz i Mariola. Z panią, które łączę wspólne życie i wspólne pasje. Przedstawiam tutaj swoje obrazy. To jest tylko, proszę Państwa, jedna ściana. My tutaj tego widzimy więcej, zaraz Państwo też zobaczą. Jest to część. Tak. Natomiast sama idea, dlatego zapraszam ludzi tutaj przez właśnie możliwość spotkania z Panami, zapraszam wszystkich chętnych do wypicia tutaj kawy u mnie w domu, obejrzenia moich prac, fotografii Pani Marioli Bitner. Ewentualnie można je zakupić. I jest to takie jakby wyjście w kierunku potrzeb ludzi, z którymi rozmawiałem na kiermaszach. Wiele osób pytało się, widząc moje obrazy na kiermaszach, na wystawach, czy mogliby przyjść do mnie do domu, do pracowni i zobaczyć moje obrazy, ewentualnie je zakupić. Czyli spełnił Pan to życzenie, można przyjść do pracowni i zobaczyć. Inspirując się potrzebami, że tak powiem, ludzi, którzy lubią to moje malarstwo i fotografię Pani Marioli, stworzyliśmy taką przestrzeń, gdzie no, można przyjść, posiedzieć, wypić kawę. Pyszną kawę, ale też uczta, proszę Państwa, dla oka, nie tylko dla kubków smakowych. I również porozmawiać, myślę, w sposób jakiś przyjemny, radosny, spokojny, kulturalny, bez jakichś silnych emocji, które... Potwierdzam, zgadza się, rozmawialiśmy. Które dzisiaj jakoś w telewizji na nas tutaj epatują. Więc myślę, że również galeria będzie spełniała miejsce przestrzeni, gdzie można sobie w sposób refleksyjny porozmawiać na temat naszego istnienia. Tak, i kulturalny. Odsyłamy Państwa do Facebooka Pana Dariusza Orszulika, który był naszym gościem i zapraszamy do Cieszyna. Będą Państwo mogli zobaczyć, jaki to jest adres, bo może, czy podajemy adres już? Oczywiście. Więc miasto Cieszyn, ulica Kraszewskiego, mieszkania 1. Można przyjść i porozmawiać i zobaczyć sztukę. Kraszewskiego 1, mieszkania 18. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie Panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I zapraszam Państwa tutaj. Dariusz Orszulik był naszym gościem. Dziękuję bardzo.